No cześć, kochani, słuchajcie, to już nadszedł czas, zaczynamy w końcu Vlogmas! Na początku vloga są sprawy organizacyjne. Wiem, że może nie wszyscy oglądali mojego vloga, także pragnę Was tutaj poinformować, że dzisiaj pojawi się vlogmas taki zwyczajny z całego dnia, ponieważ koniecznie chciałam wstawić coś 1 grudnia, a kolejne vlogmasy ze względu na mój ciągły brak czasu będą pojawiały się w niedzielę. To będą takie weekly vlogmasy po prostu z całego tygodnia. No, kochani, dzisiaj zaczęłam dosyć późno kręcić, ponieważ jest już popołudnie, ale wcześniej nic ciekawego się nie wydarzyło. Za chwilkę wybieramy się z rodziną na taki, taką kolację, chciałam powiedzieć świąteczną, no ale przedświąteczną kolację. Do bardzo fajnej restauracji, w której byliśmy ostatnio, ona jest bardzo klimatyczna, bardzo nam się spodobało, także idziemy tam raz jeszcze. Rodzinka będzie jadła dzisiaj gęś. Wszyscy jedzą gęś, jako że ja gęsi nie jadam, zamówię sobie coś innego. No, jako jedyna. Także zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas, a potem ubierzemy sobie wspólnie choinkę. Już nie mogę się doczekać. Może już zauważyliście, za mną stoi choina. W tym roku sztuczna. Ale do tego tematu jeszcze wrócę, także najpierw idę się najeść, a Wy idziecie ze mną. Must be Christmas again. I look around and see those old signs the same. The lights and laughter, they fill the air. And there's not a care, no worries at this time of year. Good friends and family to see. Widzieliście mojego sznycla? Ale słuchajcie, nie zjadłam całego, połowa została na talerzu, no bo przecież ogromne to było, przeogromny sznycel. Powiem Wam, że restauracja naprawdę bardzo fajna, bardzo klimatyczna, miła obsługa, jedzenie bardzo dobre, to znaczy sznycel bardzo dobry, nie wiem jak gęś, ponieważ nie jadam, jak już wspomniałam. Także naprawdę spędziliśmy miło czas, teraz jesteśmy w domu, jak już widzicie, to znaczy ja jestem w domu, ponieważ Lub wybył mi na siatkówkę. A ja teraz zabieram się za ubieranie choiny i powiem Wam szczerze, że czuję się taka osamotniona, ponieważ pierwszy raz w życiu będę ubierała sama choinę, słuchajcie, tak to zawsze z mężem ubieraliśmy. W tym roku stwierdziłam, ubiorę sama, ponieważ mąż za bardzo tego nie lubi. Zawsze taki zmuszony mi się on wydaje, bo mówi, że go to męczy, że on nie jest taki kreatywny, a ponadto ja sobie ubiorę tak, jak będę chciała, będę zadowolona i tutaj nie będzie, wiecie, coś przestawiał, także i wilk syty, i owca cała, ale jak mąż wróci, jak chłopina wróci, to musi koniecznie na szpic choiny założyć gwiazdę, ponieważ to jest męskie zadanie w naszym domu, także z tym na męża poczekam. No, jak widzicie, choinka sztuczna. Może pamiętacie z zeszłych vlogmasów, ale pewnie nie, bo to było rok temu, żaliłam Wam się, że chcę mieć koniecznie sztuczną choinkę już od kilku lat, ponieważ chcę, żeby ona mi dłużej w domu stała, dłużej cieszyła moje oko i serce, ale mój mąż za każdym razem mnie tak przekabacił, że kupowaliśmy choinkę żywą. No, w tym roku wycwaniłam się, mówię, nie ze mną te numery, nacisnęłam guziczek na eBayu i przyszła choinka, także do widzenia Państwu. Choinka kosztowała, słuchajcie, tylko 50 euro, także wiedziałam, że albo przyjdzie totalny bubel, albo będę miała szczęście. Powiem Wam, że to jest tak pomiędzy totalnym, nie totalnym, pomiędzy bublem a szczęściem, ponieważ choinka naprawdę ładnie wygląda, bardzo mi się podoba, ale jak tak wiecie, to dotkniemy, to widać, że to nie jest super jakości. Ale za 50 euro może być. W ogóle widziałam, że są choinki za 200 euro, 300 euro, dla mnie to przesada. Co prawda, może to nie jest głupi taki wydatek, ponieważ kupicie raz i macie na te kilka lat, ale ta za 50 euro też jest fajna, także... No, także kochani, robię sobie ciepłą herbacinę i ubieram w końcu choinę.
I moi drodzy, żeby nie było za słodko, to no cześć. No, także sprzątanko. Ogólnie zaczyna się świetnie. Bombka zbita i właśnie przeraziłam się, bo zobaczyłam, że wszystkie bombki nie mają tej zawieszki. Także po prostu będę ubierała tą panikę dzisiaj 60 lat. No, także z tego zniechęcenia postanowiłam, że najpierw zawieszę te bombeczki, te laseczki. I w ogóle, kochani, mam teraz czas, mam teraz 60 lat, także my sobie, kurde, chyba musimy pogadać. Chyba sobie musimy pogadać. Wiecie co? Ja ogólnie bardzo, bardzo rzadko wypowiadam się, jeżeli chodzi o jakieś takie tematy hejterskie, ponieważ ja nie żyję dramą, mnie to naprawdę nie obchodzi, ja się tym nie zajmuję, nie mam na to czasu, ale przyznam wam się, że ostatnio pewne zjawisko dosyć mnie zdenerwowało. Zdenerwowało mnie, zaobserwowałam to nie tylko pod moimi filmami, ale również pod filmami innych youtuberek. A mianowicie, chodzi o temat świąt. Niektórzy ludzie zaczęli zostawiać naprawdę bardzo takie przepełnione złością komentarze typu: już dekoracje świąteczne, jak tak można, za wcześnie, wszystko tylko wiecie, na pokaz. Ostatnio ja dostałam komentarz typu, nie znam teraz dokładnie treści, ale no kupisz coś dekoracji świątecznych, to nie ma nic wspólnego ze świętami, jak tak można, chodzi o to, żeby mieć Jezusa w sercu i tak dalej. I w ogóle zastanawiam się, co ma piernik do wiatraka. Czy to, że ja sobie powieszę laseczkę na choince pod koniec listopada, czy postawię dziadka do orzechów, wyklucza moją religię, wyklucza to, co mam w sercu? Gdzie jest sens? Jak można kogoś tak pouczać, komuś tak narzucać swoje zdanie? Ja jest naprawdę... Mnie to tak dziwi, że ja muszę po prostu się wypowiedzieć w tym temacie. Tak mnie to dziwi. Chyba ostrość gubię. W ogóle planuję zakupić kamerę po świętach. Mam nadzieję, że wtedy będzie lepiej. Ludzie, naprawdę, żyjcie swoim życiem. Żyjcie tak, jak tego chcecie. Żyjcie, żebyście byli szczęśliwi, bo życie macie tylko jedno i dajcie żyć innym ludziom tak, jak tego chcą. Jeżeli ktoś ma ochotę przez cały okres przedświąteczny na przykład się umartwiać, no to niech się umartwia. Ale jeżeli ktoś ma ochotę celebrować, cieszyć się, świętować, być wesołym człowiekiem, to niech to robi, jeżeli daje mu to szczęście. Słuchajcie, złościć możemy się naprawdę o wszystko. O to, że dekoracje świąteczne to tylko marketing. Może i tak, ale jeżeli to kogoś cieszy, to jaki to jest problem? Naprawdę, można albo siedzieć w kącie i marudzić i się umartwiać, albo po prostu zrobić z tego coś fajnego, spędzić miło czas. Także naprawdę, nie warto narzucać komuś swojego zdania. Wiele osób zawsze odpowiada, to jest wyrażanie mojego zdania. Słuchajcie, nie, wyrażanie zdania to by było na przykład ładne dekoracje, ale ja spędzam święta inaczej, nie skupiam się na właśnie tego typu sprawach materialnych, tylko robię to i to. I super, i to jest wyrażanie zdania. Jeżeli ktoś pisze, jak tak można, to jest złe, to jest naprawdę, nie wiem co to jest, brak mi słów. Także no, chciałam się w tym temacie wypowiedzieć, ponieważ no bardzo mnie to zirytowało. Widziałam ostatnio, jedna youtuberka się tłumaczyła z tego na YouTubie, ale z tego się nie trzeba tłumaczyć, moi drodzy. Jeżeli komuś coś przeszkadza, to niech robi tak, jak chce. I tyle. No, także wygadałam się teraz i teraz jest mi lżej. Nie ma to, słuchajcie, jak mieć bombkę z własnym imieniem. Ta bombka pochodzi z fabryki bombek. Pamiętam, byłam tam na wycieczce z moją klasą w szkole podstawowej i wszyscy dostaliśmy właśnie takie bombeczki z naszym imieniem. Pamiętam, że tak się niezmiernie cieszyłam, bo nie oczekiwałam żadnego prezentu, a tutaj właśnie jak wychodziliśmy z fabryki, każdy dostał taką piękną bombkę i każdy się mega cieszył. No i kochani, choinka już ubrana, pokażę wam zaraz. Ja oczywiście, środka, zapomniałam o lampkach, bo zawsze lampki dajemy na początku, wtedy jest najłatwiej, a później ozdoby, no ale takie życie. Także mąż teraz już przyszedł w ogóle, rozplątał i będą zawieszane światełka. I słuchajcie, jeszcze gwiazda na górę, bo gwiazdy jeszcze nie ma, także choinka jeszcze nie jest pełna.
Okej, kochani, choina stoi. Coroczne walczenie ze światełkami mamy już za sobą i teraz jest chwila dla Markusa, dla pana domu. Mężu, czyń swoją powinność. No i jedzała. Teraz możemy zacząć okres przedświąteczny. Kochani, choinka ubrana. Większość wieczoru teraz spędzę z mężem tutaj w łóżku, z ciepłą herbacinką, przy jakimś dobrym filmie. Kochani moi, żegnam się z wami. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że pierwszy vlogmas w tym roku wam się spodobał. No i widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Dziękuję serdecznie, że ze mną jesteście. Buziaki, pa!